Dzień dobry wszystkim Państwu. Temat mojego wystąpienia to paradoksy w ekonomii, ale widzą Państwo, że tytuł zwieńczony jest znakiem zapytania, co zdradza na starcie moje nastawienie do tematu, a konkretnie rzecz ujmując, uważam, że nie ma żadnych paradoksów w ekonomii, dlatego że, co zostało zaznaczone w wykładzie inauguracyjnym, metodologicznym, ekonomia jest, a przynajmniej tak twierdzi tradycja austriacka, jest nauką logicznie dedukcyjną, wewnętrznie zintegrowaną, wydedukowaną z pewnych aksjomatycznych przesłanek i w związku z tym tworzy logicznie spójną całość, a logicznie spójna całość nie dopuszcza jakichkolwiek paradoksów, jeśli paradoksy zdefiniujemy wedle ich klasycznego rozumienia, czyli jako no właśnie jakieś stwierdzenia, z których wynikają wewnętrzne sprzeczności. Tak, tutaj slajd niejako przypominający, streszczający to, co było powiedziane niejako, może nieco innymi słowami w czasie wykładu inauguracyjnego. Ekonomia w tradycji austriackiej to nauka zajmująca się logiczną strukturą ludzkiego działania, logicznie koniecznymi zależnościami przyczynowymi pomiędzy poszczególnymi elementami tejże struktury, takimi jak środki, cele, przyczyny, skutki, koszty alternatywne, wybory krańcowe i tak dalej, i tak dalej. I tym samym jest to dyscyplina szczególna wśród nauk społecznych z uwagi na swój tak zwany nomotetyczny charakter. Nomotetyczny, czyli pozwalający na wypracowanie czy odkrycie pewnych praw. Praw to znaczy nie jedynie tendencji, nie jedynie przygodnych korelacji, tylko logicznie koniecznych zależności przyczynowych. I rzeczywiście ekonomia jest tutaj szczególna na tle nauk społecznych, bo na przykład psychologia, czy antropologia, czy socjologia to takie nauki społeczne, które już jedynie mogą się ograniczyć do odkrywania pewnych przygodnych korelacji czy tendencji, dlatego że nie mają tego rdzenia introspekcyjno-dedukcyjnego w postaci właśnie ludzkiego działania. Tak? Wszyscy na bazie introspekcji jesteśmy w stanie odkryć, czym ludzkie działanie jest. Jest to wybieranie rzadkich środków po to, żeby osiągnąć określone cele i no, to zjawisko domaga się pewnego logicznie ścisłego opisania. Czyli tutaj mamy, no, powiedziałem przed chwilą, że ekonomia to jest nauka nomotetyczna, przynajmniej w wydaniu austriackim. Jeśli ktoś chce wchodzić w spory metodologiczne głębsze, to może to kontestować oczywiście. Więc tutaj mamy przykłady podstawowych praw wartości. Tutaj z kolei też nic konfundującego ten slajd nie zawiera. To jest pewnie przypomnienie tego, co pojawiało się w trakcie wykładu na temat teorii wartości, czyli mamy prawa takie jak na przykład prawo malejącej użyteczności krańcowej. Krańcowa użyteczność dobra zmniejsza się wraz ze wzrostem jego dostępnej podaży i to wynika no, naturalnie z właśnie tej introspekcyjnej, a potem w następnej kolejności dedukcyjnej refleksji na temat natury ludzkiego działania. Skoro zdajemy sobie sprawę, że wszystkich naszych potrzeb nie jesteśmy w stanie zaspokoić natychmiastowo, no to musimy te nasze potrzeby uszeregować. No i z logicznego charakteru tego uszeregowania wynika, że w pierwszej kolejności będziemy zaspokajać potrzeby najpilniejsze, w drugiej kolejności potrzeby nieco mniej pilne. Więc ilekroć mamy do czynienia z jednorodnym zbiorem jednostek danego dobra, to wiemy, że kolejne jednostki tego dobra będą przyszeregowywane coraz to mniej pilnym potrzebom. No i też te prawa, znaczy z jednych praw mogą wynikać inne prawa, na przykład można rzec na bazie takiej logicznej rekonstrukcji, że z prawa malejącej użyteczności krańcowej wynika ogólniejsze prawo popytu, mówiące, że popyt na dane dobro jest odwrotnie skorelowany z jego ceną. Im niższa cena, tym wyższy popyt i vice versa. Tak? Jeśli ktoś na przykład cena danego dobra musi być bardzo niska, albo przynajmniej relatywnie niska, żeby potencjalny klient nabył dużą liczbę jego jednostek. Tak? A jeśli nabędzie dużą liczbę jednostek danego dobra, to wiemy, że te krańcowe jednostki już będą mu służyły do zaspokajania no, stosunkowo banalnych, stosunkowo mało istotnych potrzeb. Złoto na przykład musiałoby być bardzo tanie, żeby przeciętny człowiek jadł ze złotego talerza albo kafelkował sobie łazienkę złotymi kafelkami i tak dalej. Więc mamy te mamy ten nomotetyczny charakter ekonomii, mamy rozmaite prawa, na przykład prawa w obszarze teorii wartości. I teraz zastanówmy się, skupmy się na rozmaitych takich uwagach, które są czasem czynione po to, żeby wbijać tą przysłowiową szpilę, to próbować sugerować, że jednak
ta ekonomia to nie jest taki kryształowo czysty, bezproblemowy zbiór logicznie ścisłych praw, tylko potrzebne są tutaj jakieś dodatkowe niuanse, jakieś szczególne przypadki, może trzeba rozważyć jakieś wyjątki i tak dalej, i tak dalej. I jeden charakterystyczny przykład to byłby przykład następujący, tak, tyczący się tej kwestii, którą można by nazwać kwestią progów użytecznościowych. No taki banalny przykład. Jeśli do zrobienia omletu potrzeba 4 jaj, to czy 4. jajo jako wieńczące cały proces jest bardziej wartościowe niż 3. jajo? I czy mamy tutaj do czynienia z rzekomym zaprzeczeniem prawa malejącej użyteczności krańcowej? No bo drugie jajo jest warte mniej niż pierwsze jajo, 3. jajo jest warte mniej niż 2. jajo, ale skoro 4. jajo daje nam omlet, to może 4. jajo jest więcej warte niż 3. jajo i w tym momencie nam się tutaj pojawia jakiś zgrzyt, jeśli chodzi o stosowalność prawa malejącej użyteczności krańcowej. Więc czy tutaj mamy do czynienia z jakimś paradoksem? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ żeby daną sytuację opisać, to zawsze musimy na starcie określić, co stanowi dobro konsumpcyjne, a czym na przykład są czynniki produkcji służące stworzeniu tego dobra konsumpcyjnego. I proszę zwrócić uwagę, w tym przykładzie, jeśli dobrem konsumpcyjnym, celem naszego działania jest konsumpcja omletu, tak? Czyli no zawsze ostatecznym dobrem jest jakaś psychologiczna satysfakcja, ale tutaj dobrem konsumpcyjnym jest ten, dający nam tą psychologiczną satysfakcję jest ten omlet, to widzimy, że jaja są w tym przypadku nie dobrami konsumpcyjnymi, tylko czynnikami produkcji, które służą stworzeniu omletu. I w związku z tym to nie do jaj w tym kontekście powinniśmy odnosić prawo malejącej użyteczności krańcowej, tylko do omletów. No jeśli na przykład 4 jaj potrzeba, żeby stworzyć omlet, no to należy raczej to ująć w ten sposób, że pierwszy omlet da nam większą satysfakcję niż drugi omlet i tak dalej, czyli prawo malejącej użyteczności krańcowej jest tutaj jak najbardziej zachowane. Albo ujmując rzecz nieco inaczej, możemy powiedzieć, że tutaj w momencie, gdy mamy wystarczająco dużą liczbę jaj, no to następuje przeskok ponad pewnym tak zwanym progiem użytecznościowym. Bo wtedy dzięki tym jajom jesteśmy w stanie, no właśnie one są w stanie awansować do roli czynników produkcji, dzięki którym jesteśmy w stanie stworzyć jakiś finalny produkt jajeczny. Pokrewny przykład, żeby to jeszcze bardziej uzmysłowić, uściślić, zilustrować. Weźmy przykład kolekcji. Mamy do czynienia z kolekcją składającą się ze 100 elementów. I znowu ktoś by mógł powiedzieć, że jeśli prawo malejącej użyteczności krańcowej odnosimy do elementów tej kolekcji, no to mówimy, że zdobycie drugiego elementu daje mniejszą satysfakcję niż zdobycie pierwszego elementu, zdobycie trzeciego elementu daje mniejszą satysfakcję niż zdobycie drugiego elementu i tak dalej. Ale jako się rzekło, kolekcja się składa ze 100 elementów i ktoś znowu próbując wbijać szpilę prawu malejącej użyteczności krańcowej mógłby powiedzieć, aha, ale zdobycie 100 elementu daje zdecydowanie większą satysfakcję niż zdobycie 99 elementu. Więc znowu tutaj mamy do czynienia z jakimś paradoksem. No i znowu odpowiedź brzmi nie, bo jeśli celem naszym jest zebranie całej kolekcji, to na przykład kolekcji znaczków pocztowych, tak, XIX-wiecznych francuskich znaczków pocztowych, to poszczególne elementy kolekcji są de facto czynnikami produkcji, których gromadzenie pozwala nam w pewnym momencie uzyskać ten finalny, to finalne dobro konsumpcyjne, jakim jest cała kolekcja, tak, bo dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli całą kolekcję, no to możemy napawać się tą swoją satysfakcją kolekcjonerską. I jeśli prawo użyteczności krańcowej wtedy odnosimy do całych kolekcji, no to ono jest w pełni zachowane. To możemy potem ilustrować kolejnymi prostymi przykładami. Powiedzmy, że mam dwie takie kolekcje. Jedna to jest kolekcja XIX-wiecznych francuskich znaczków pocztowych, a druga to jest, powiedzmy, analogiczna kolekcja hiszpańskich znaczków pocztowych. I teraz powiedzmy, że ja cenię sobie bardziej tą francuską, w pierwszej kolejności postanowiłem ją skompletować i dlatego wystawiam ją na przykład w szklanej gablocie, w centralnym punkcie swojego gabinetu, żeby się popisywać swoim kolekcjonerskim osiągnięciem. Natomiast drugą kolekcję jestem gotów przekazać jako prezent urodzinowy swojemu bratankowi, tak? Bo wiem, że on podobne zainteresowania wyraża i tak dalej.
Ale teraz załóżmy, że złodziej się włamał do mojego gabinetu i mi ukradł tą francuską kolekcję, tą, którą miałem wyeksponowaną w centralnym miejscu. No to teraz ta hiszpańska kolekcja, no jej krańcowa wartość się zwiększy, tak, do tego stopnia, że ona przejmie rolę tej poprzedniej. Ja wtedy tą hiszpańską wystawię w swoim gabinecie, a swojemu bratankowi powiem, no niestety trudno, sytuacja się zmieniła, nastąpiły pewne przewartościowania w mojej skali preferencji. Mojej kolekcji ci nie mogę teraz dać, bo krańcowa wartość tej jedynej kolekcji, jaka mi pozostała, wzrosła. Czyli no, widzimy, że tutaj nie ma żadnego paradoksu, tylko musimy być uważni, musimy zawsze tych specyfikacji dokonywać na starcie, musimy wiedzieć, musimy zdawać sobie sprawę, że to, co w pewnych okolicznościach jest traktowane jako dobra konsumpcyjne, w innych okolicznościach może być traktowane jako czynniki produkcji, czy elementy składowe jakiegoś dobra, złożonego dobra konsumpcyjnego, które chcemy zdobyć. Kolejne interesujące zjawisko, które czasem daje asumpt do mówienia o rzekomych paradoksach w ekonomii, to jest tak zwany efekt sieciowy. Czy efekt sieciowy to jest efekt występujący wtedy, gdy wartość danego dobra rośnie wraz z liczbą jego użytkowników. I ten efekt sieciowy można też zilustrować wieloma takimi dość intuicyjnymi przykładami, na przykład wyszukiwarki albo tak zwane media społecznościowe. Tak? Im więcej osób korzysta z Google'a, tym ten Google staje się cenniejszą usługą, bo więcej danych te algorytmy zbierają od użytkowników, bardziej uściślają te rezultaty, czy jakoś je personalizują, rośnie ta ogólna baza danych różnych stron i tak dalej, i tak dalej. Z kolei, jeśli chodzi o tak zwane media społecznościowe, to też im więcej osób korzysta z jakiegoś, dajmy na to, Facebooka, tym atrakcyjniejsze, tym atrakcyjniejszą opcją jest korzystanie z tej sieci przez tych, którzy do tej pory z niej nie korzystali, bo tym większa szansa, że zdołamy w tej sieci społecznościowej spotkać a to członka rodziny mieszkającego na drugim końcu świata, a to jakiegoś znajomego ze szkoły podstawowej, z którym żeśmy od czasów podstawówki kontaktu nie mieli i tak dalej. I tutaj w kontekście efektów sieciowych też można zadać interesujące pytanie, a mianowicie takie pytanie, czy mamy tu do czynienia z zaprzeczeniem prawa malejącej użyteczności krańcowej z punktu widzenia przedsiębiorców oferujących tego rodzaju dobra, które wykazują efekty sieciowe. Czy przyciągnięcie tysięcznego klienta na przykład jest tu bardziej wartościowe niż przyciągnięcie pierwszego klienta, bo na przykład jak już mamy tego tysięcznego klienta, to dobro, które oferujemy, czy usługa, którą oferujemy, wykazuje właśnie te efekty sieciowe, podczas gdy w momencie, gdy dopiero pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego klienta przyciągamy, to tych efektów sieciowych jeszcze nie ma. Więc czy znowu tutaj nie mamy do czynienia z jakimś paradoksem, czy przynajmniej z jakąś komplikacją w obrębie prawa malejącej użyteczności krańcowej. I teraz znowu odpowiedź brzmi nie, dlatego że pamiętamy właśnie tutaj o tym metodologicznym subiektywizmie. Zawsze pamiętamy, że o naturze dobra stanowi nie jego fizyczna natura, tylko jego subiektywne postrzeganie przez finalnego konsumenta. I widzimy, że w tym przypadku, jak mówimy o tych efektach sieciowych, no to w międzyczasie zmienia się natura odnośnych dóbr. Czyli powiedzmy, że mamy przedsiębiorcę, który zakłada sieć społecznościową i na przykład początkowo on jest zadowolony czy usatysfakcjonowany tym, żeby ta sieć społecznościowa była czymś w rodzaju wirtualnego klubu dżentelmenów w cudzysłowie. No wiemy na przykład, że Facebook wtedy, kiedy swój żywot zaczynał, to był właśnie taki niejako wirtualny klub dżentelmenów, bo wstęp tam mieli tylko studenci czy absolwenci nielicznych, prestiżowych uczelni. A dopiero z czasem otwarto to medium, czy udostępniono je powszechnie. Czyli widzimy, że w międzyczasie zmieniła się wizja przedsiębiorcza związana z tym medium, że
No, ona miała docelowo być nie tym wirtualnym klubem dżentelmenów, to miało być tylko stadium pośrednie czy początkowe, natomiast chodziło o wygenerowanie tych efektów sieciowych, chodziło o to, żeby stworzyć sieć, z której będą korzystały setki milionów, czy nawet, chyba nie wiem, czy ponad miliard jest już w tej chwili użytkowników. Dzięki czemu właśnie to medium czy ta usługa będzie wykazywała efekty sieciowe, no i dzięki temu będzie można zarabiać po prostu na niej lepiej, choćby poprzez oferowanie przestrzeni reklamowej. Czyli jeśli, tak hipotetycznie zakładając, dopiero przyciągnięcie milionowego klienta sprawi, że będziemy mogli mówić o usłudze wykazującej efekty sieciowe, no to wtedy znowu błędem jest stwierdzenie, że przyciągnięcie milionowego klienta jest bardziej użyteczne niż przyciągnięcie tam 999.999 klienta, prawda? Przy założeniu, że w momencie, gdy tych klientów jest mniej, no to mówimy o innym dobru, tym, które jeszcze tych efektów sieciowych nie wykazuje. A jak wykazuje te efekty sieciowe, no to zmienia się zupełnie jego wartość, tak? W odbiorze konsumenta finalnego, a tym samym również w odbiorze przedsiębiorcy, który to dobro oferuje. Także musimy baczyć na to, czy dane dobro choćby pod względem fizycznym się nie zmieniło, bo ta infrastruktura informatyczna na przykład może być taka sama, ale i to nie musi być jakby ilościowo ścisłe, tak? To mogą być takie kategorie nieco rozmyte, kiedy się te efekty zaczną sieciowe pojawiać, czy przy milionowym kliencie, czy przy 500-tysięcznym kliencie i tak dalej. Niemniej mamy tą generalną tutaj logiczną intuicję, że zupełnie czym innym, jakościowo innym dobrem jest taki wirtualny klub dżentelmenów, a czym innym jest sieć społecznościowa wykazująca efekty sieciowe. Więc znowu tutaj w pewnym momencie mamy do czynienia z tym przeskokiem ponad progiem użytecznościowym i w związku z tym mamy wtedy do czynienia z innym dobrem, więc tutaj też jeśli chodzi o prawo malejącej użyteczności krańcowej, jeśli chodzi o to, jak wartościujemy tych kolejnych przyciągniętych klientów, to tutaj żadnych zgrzytów ani żadnych paradoksów nie ma. Kolejny interesujący przykład, który jest wprost określany mianem paradoksu, czy czegoś, co wymusza na nas bardziej zniuansowane rozumienie prawa malejącej użyteczności krańcowej, czy prawa popytu, czy innych praw z zakresu teorii wartości, to są tak zwane dobra Weblena, tak? Czy prawo popytu mówi, że ze wzrostem ceny powinien spadać popyt na to dobro i vice versa, a tym samym te dobra Weblena to są te, prawda, słynne, nurtujące niektórych dobra, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich ceny. I typowe dobra Weblena to są dobra luksusowe, te dobra, które wywołują taki efekt snobistyczny. Im są droższe, tym chętniej się je nabywa po to, żeby epatować nimi, popisywać się nimi, czy ich posiadaniem przed innymi, albo nawet samemu mieć tą czysto wewnętrzną, snobistyczną satysfakcję, że się te dobra posiada. Tak, powiedzmy jakieś dzieła sztuki. Im wyższa jest wycena Salvadora Mundi, powiedzmy, na aukcji, tym więcej może się pojawić chętnych, żeby to dobro nabyć. I cóż to jest za zjawisko? Czy ono nie przeczy prawu popytu? I oczywiście nie. Jeśli konsekwentnie traktujemy tą subiektywistyczną, ten metodologiczny subiektywizm i wynikające z tego wnioski na temat natury dóbr ekonomicznych, to widzimy, że żadnego paradoksu tutaj nie ma, ponieważ z chwilą, gdy dane dobro powiąże się z atmosferą luksusu, to znowu staje się ono innym dobrem. Nabiera ono wtedy dodatkowej funkcji reprezentacyjnej. Czym innym znowu, pod względem fizycznym niczym się może nie różnić zwykła gitara od gitary, na której grał Elvis Presley, ale wartość subiektywna tego drugiego dobra jest diametralnie inna. Chociaż to nie jest w zasadzie dobry przykład dobra Weblena, bo ta wartość kolekcjonerska związana z tym, że na niej grał Elvis Presley, to może być z grubsza stała wartość. To znaczy nie ma tutaj tej dodatkowej funkcji reprezentacyjnej. Nie, ona ma
swoją absolutną, że tak to ujmę, wartość, nawet jeśli subiektywnie postrzeganą, a nie relatywną. A dobra weblena to są te, które pewnej relatywnej wartości nabierają. Czyli to raczej należałoby takim przykładem zilustrować. Powiedzmy, że w danym mieście jest kilka osiedli, które uchodzą za szczególnie prestiżowe, szczególnie reprezentacyjne i tak dalej. Tam się osiedlają bogacze. Ale powiedzmy, że oni się tam osiedlają dlatego, że no właśnie pewną absolutną wartość przypisują mieszkaniu na takich osiedlach, bo tam są okazałe wille z basenami, z prywatnymi kortami, cały teren jest chroniony przez prywatnych ochroniarzy i w związku z tym tam jest zerowa przestępczość i tak dalej. Czyli z jednej strony tutaj mamy oczywiście wszystkie wartości ekonomiczne są subiektywne, ale w przypadku tych prestiżowych osiedli to są jednak takie pewne wartości absolutne, tak? Tam niska przestępczość, wysoki komfort życia, możliwość popływania czy pogrania w tenisa codziennie i tak dalej. Więc to jeszcze nie są dobra weblena. Ale powiedzmy, że teraz są po prostu dobra luksusowe, ale nie wszystkie dobra luksusowe to są dobra weblena. No teraz powiedzmy, że jedno z tych prestiżowych osiedli jeszcze się zaczyna dodatkowo wyróżniać na tle innych, na przykład dlatego, że na jednym z nich zamieszkała no jakaś szalenie sławna i ciesząca się powszechnym szacunkiem osobistość, albo kręcono tam jakiś film, który potem był emitowany na całym świecie i tak dalej, albo jakiś prestiżowy, renomowany ranking uznał, że to jest najlepsze na świecie osiedle do życia. I teraz w tym momencie widzimy, że jedno z tych osiedli ma tą swoją luksusową wartość absolutną, ale jeszcze dodatkowo nabiera tej wartości relatywnej. Ono jest, to osiedle jest lepsze od tych pozostałych, dlatego że jeszcze zostało obudowane tą otoczką prestiżowości czy rozpoznawalności, reputacji pewnej szczególnej, która jest... A reputacja to już jest rzecz czysto relatywna, tak? Bo można mieć dobrą reputację względem czyjejś innej reputacji, tak? No nawet w środowisku absolutnych łajdaków i nikczemników. Jeśli ktoś zachowuje się w stosunkowo mało łajdacki sposób, czyli jest jedynie kieszonkowcem, a nie mordercą na przykład, to ten ktoś nawet w takim towarzystwie się będzie cieszył stosunkowo dobrą reputacją. Więc widzimy, że ta reputacja to jest właśnie rzecz względna, a nie absolutna. Więc dobra weblena to są właśnie takie dobra, które nabierają tej dodatkowej wartości względnej i ta wartość względna właśnie cały czas może rosnąć wraz ze wzrostem ceny danego dobra. Im wyższa cena, tym ta względ, tym ta dodatkowa wartość reprezentacyjna się staje względnie wyższa. Czyli widzimy, że to dobro jak gdyby w sposób ciągły może zmieniać swój charakter właśnie z uwagi na te funkcje reprezentacyjne, reputacyjne. Czasem się mówi, to są dobra pozycyjne, tak? Wszystko zależy, jaką my, posiadając te dobra, posiadamy względną pozycję społeczną, czyli pozycję względem innych, tak? Im droższe są te dobra, a my je mamy, to w tym większym stopniu możemy się snobować na tych właśnie, którzy są pozycyjnie, względnie, wyżej w hierarchii społecznej i tak dalej. Więc znowu widzimy, że tutaj absolutnie żadnych paradoksów nie ma, ani tutaj nie ma żadnego zaprzeczenia prawa popytu, a wręcz przeciwnie. Tylko po prostu mamy tutaj do czynienia z dynamicznie zmieniającym się charakterem dobra, które tej względnej wartości reprezentacyjnej nabiera i tą względną wartość reprezentacyjną bez ustanku podnosi wraz ze wzrostem ceny, bo ten wzrost ceny tutaj pełni funkcję takiego właśnie sygnału informacyjnego, znamionującego niekoniecznie albo nie tylko relatywną rzadkość tego dobra, ale właśnie też również tą jego snobistyczną wartość pozycyjną. Więc natomiast jeszcze bym tutaj chciał omówić przykład, który ktoś by mógł wziąć za przykład dobra weblena, ale to jest zły przykład, tak? Niektórzy na przykład by się mogli zastanowić, biorąc pod uwagę to, co zostało dotychczas powiedziane, czy akcje spółek to też nie mogą być dobra weblena, no bo bywa, że w ramach tak zwanej manii spekulacyjnej im wyższa jest cena akcji danej spółki, tym większy jest na nią popyt, no i wtedy zostaje wygenerowana ta samonapędzająca się spirala rosnącej ceny, rosnącego popytu, rosnącej ceny i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj chciałbym przestrzec, że to nie jest przykład dobra weblena, dlatego że spekulacyjna mania na akcjach
nie oznacza, że stały się one dobrami luksusowymi, tylko że rentowność odnośnych spółek jest mocno przeszacowana. Oczywiście tutaj abstrahuję od takich przykładów no nietypowych, tak? Niektóre firmy są otoczone czymś w rodzaju kultu. Istnieje coś takiego jak kult Apple'a czy kult Tesli. No to jest pewna grupa wariatów, którzy uważają, że posiadanie udziału w Apple'u czy w Tesli to nie jest forma inwestowania swojego kapitału, tylko to jest sygnalizowanie tego, że się jest członkiem kultu. No to rzeczywiście, jeśli tak traktować udziały w niektórych firmach, to one mogą być dobrem weblena, bo wtedy im są droższe, tym kult rośnie w siłę, prawda? Ale w normalnych okolicznościach, znaczy jeśli takie kultyczne konotacje wyeliminujemy, no to akcje spółek de facto w ogóle nie są dobrami konsumpcyjnymi, prawda? Ani też nie są czynnikami produkcji. To akcje to są w zasadzie substytuty pieniądza. I jako takie one no w ogóle nie powinny być wartościowane pod względem, znaczy one nie mają żadnej wartości finalnej, w tym żadnej wartości reprezentacyjnej. Ale to są specyficzne substytuty pieniądza, które jednocześnie wiążą się z cząstkową własnością jakiejś spółki, czyli jakiejś wiązki tytułów własności, dają prawo do udziału w zyskach z tytułu użytkowania tych jakichś czynników produkcji, czy wiązek czynników produkcji i tak dalej. Więc ilekroć mamy do czynienia z tak zwaną manią spekulacyjną, no to po prostu mamy do czynienia z sytuacją, w której rentowność odnośnych spółek jest przeszacowana, bo wiemy, że no, wartość akcji cały czas fluktuuje, no bo też fluktuują oczekiwania związane z przyszłą rentownością spółki, do której one się odnoszą, więc tutaj absolutnie nie mamy do czynienia z, tutaj mamy po prostu do czynienia z tym, że może zostać wygenerowana samonapędzająca się czy samonakręcająca się spirala coraz bardziej wybujałych oczekiwań. Więc warto mieć na uwadze, że to jest jak gdyby zjawisko związane z teorią przedsiębiorczości, z teorią kapitału, a nie de facto z teorią wartości w tym takim podstawowym wymiarze związanym z prawem popytu. Także to nie jest przykład dóbr Weblena, chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tutaj są spełnione kryteria tego rzekomego paradoksu wartości. No ale ogólnie rzecz biorąc, jak mam nadzieję wykazałem znowu w przypadku dóbr Weblena, z żadnym paradoksem nie mamy do czynienia. Mamy do czynienia jedynie z ilustracją faktu, że niektóre dobra bardzo dynamicznie potrafią zmieniać swój charakter. Tak, dynamicznie zmienia się charakter satysfakcji, jaką oferuje ich posiadanie, i czasami ta satysfakcja przyjmuje formę nie wartości absolutnej, tylko wartości relatywnej czy pozycyjnej, związanej na przykład z tym, w jakim stopniu jestem w stanie wybić się ponad innych, czy snobować się względem innych, czy patrzeć na innych z góry. Tak? I to nigdy nie jest kwestia absolutna, bo zawsze im coś będzie droższe, tym bardziej no, posiadanie tego czegoś pozwala mi się snobować względem tych maluczkich, których na to nie stać. Kolejne takie, kolejny przykład z zakresu rzekomego paradoksu powiązanego z prawem popytu to są z kolei tak zwane dobra Giffena. To są z kolei dobra pierwszej potrzeby, nie mające bliskich substytutów. I na czym polega ten rzekomy paradoks Giffena? No, załóżmy, że mamy do czynienia ze społeczeństwem stosunkowo ubogim, które żywi się głównie chlebem, natomiast w bardzo niewielkim stopniu żywi się mięsem. I teraz powiedzmy, że wzrasta cena chleba z jakiegoś względu, tam są słabe zbiory, już w to nie wnikajmy, ale chleb się staje dobrem rzadszym. Wzrasta cena chleba i jaki jest rezultat tego? Ta społeczność kupuje więcej chleba. I znowu, prawda, ci pierwotni gifeniści mogliby zadać pytanie, o, czy nie uważasz, żeśmy tutaj odkryli pewien paradoks, który wymusza na nas bardziej zniuansowane traktowanie prawa popytu? I teraz odpowiedź brzmi, nie, znowu nie ma tutaj żadnego paradoksu.
Dlatego, że w momencie, gdy dobro pierwszej potrzeby, na przykład podstawowy artykuł żywnościowy, taki jak chleb, staje się droższy, to konieczne może być całkowite zrezygnowanie z nabywania dóbr wyższej jakości, na przykład tego mięsa w naszym przykładzie, i wtedy tą lukę dietetyczną trzeba uzupełnić większą ilością chleba, tak? Czyli większą ilością tego podstawowego produktu żywnościowego, choćby on był droższy, tak? Po prostu to dobro reprezentujące jakościowo wyższą kategorię staje się wtedy na tyle niedostępne, że je całkowicie eliminujemy. Albo ujmując rzecz nieco bardziej technicznie, no tutaj działa jak najbardziej ten tak zwany efekt dochodowy. Jeśli nasz realny dochód się zmienia in minus, to my musimy naszą skalę preferencji dostosować. Ale ten efekt dochodowy nie jest w tym przypadku związany z efektem substytucyjnym. Efekt substytucyjny nie jest w stanie działać, bo jako się rzekło, tak może być dany przykład zdefiniowany, że jakieś dobro pierwszej potrzeby nie ma bliskich substytutów. Tak? W tym przykładzie mięso nie jest substytutem chleba, bo chleb jest dobrem pierwszej potrzeby, podstawowym produktem żywnościowym, a mięso jest już dobrem bardziej luksusowym. Czyli w tym momencie my to dobro, w ramach tego negatywnego efektu dochodowego, my całkowicie rezygnujemy z konsumpcji dóbr luksusowych. A jako że pożywiać się jednak cały czas musimy, a mamy do dyspozycji tylko jedno dobro podstawowe, które żadnych substytutów nie ma, no to trudno, musimy więcej kupować tego dobra podstawowego, nawet mimo tego, że ono jest droższe. Czyli znowu widzimy, że tutaj w międzyczasie, w tle, dokonują się istotne dostosowania w strukturze preferencji. I tutaj raczej, jeśli na cokolwiek powinniśmy baczyć i w bardziej zniuansowany sposób na prawo popytu i na rozmaite związane z nim efekty patrzeć, no to musimy sobie tutaj zdawać sprawę z tego, że rozmaite dobra, które wchodzą w zakres naszej indywidualnej skali preferencji, mogą być odgraniczone od siebie pod względem kategorialnym. Tak? Niektóre dobra to są dobra pierwszej potrzeby, takie, z których nigdy nie możemy zrezygnować, bo na przykład nabywanie tych dóbr jest warunkiem przeżycia, a inne dobra to są dobra luksusowe, na które, czy względnie przynajmniej luksusowe, no bo cóż to za luksus, mięso, ale względnie luksusowe, na które możemy sobie pozwolić jedynie wtedy, kiedy nasz rozporządzalny dochód jest wystarczająco duży. Natomiast jeśli on spadnie i jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z tych dóbr, które przynależą do kategorii dóbr luksusowych, to jesteśmy zmuszeni do nabywania większej ilości dóbr podstawowych, nawet jeśli one są droższe. Czyli znowu tutaj nie ma żadnego paradoksu, nie ma tutaj żadnego zaprzeczenia prawu popytu. Tylko, jak mówię, te rozmaite efekty, które są pochodnymi prawa popytu, takie jak efekt dochodowy czy efekt substytucyjny, mogą różnie się manifestować w zależności od tego, jaka jest dostępność dóbr podstawowych bądź dóbr bardziej luksusowych. Czyli znowu, jeśli chodzi o tą kwestię dóbr Giffena, to tutaj absolutnie żadnego paradoksu nie ma. Prawo popytu jest jak najbardziej zachowane. I może na koniec jeszcze kwestia tak zwanych dóbr klubowych. Dobra klubowe to są dobra cechujące się z jednej strony wykluczalnością, ale z drugiej strony nierywalizacyjnością. Czyli dobra klubowe to są takie niepełne dobra publiczne. Czyli to są takie dobra, w przypadku których możemy wykluczyć tak zwanych gapowiczów, ale ktoś by mógł zasugerować, że nie powinno się tych gapowiczów wykluczać, dlatego że ich konsumpcja danego dobra w żaden sposób nie zmniejsza możliwości konsumpcyjnych innych. Czyli powiedzmy kilka takich oczywistych przykładów dóbr klubowych, to by na przykład były fale radiowe. Tak? To, że jeden odbiornik radiowy odbiera pewne fale radiowe i ktoś słucha danego radia, to w żaden sposób nie zmniejsza możliwości odbierania tych samych fal radiowych przez inny odbiornik radiowy. Albo sala kinowa. Jeśli ktoś siedzi na sali kinowej i ogląda film, tam konsumuje film, powiedzmy, cieszy się możliwością nabywania czy też odczuwania jakiejś estetycznej przyjemności z uwagi na to, że ten film sobie ogląda, to
w żaden sposób nie zmniejsza to możliwości konsumenckich jakiegoś ewentualnego drugiego widza, który by się na tej samej sali kinowej pojawił. I czasem właśnie taki normatywny wniosek się przemyca w kontekście dyskutowania dóbr klubowych, twierdząc, że no, jeśli ktoś tymi dobrami klubowymi handluje, jeśli ktoś obraca nimi w sposób komercyjny, tak, jeśli one są w prywatnych rękach, czy dostarczanie ich jest w prywatnych rękach, no to wtedy te dobra stają się sztucznie rzadkie, więc mamy tutaj wtedy do czynienia z sytuacją suboptymalną. Żeby sytuacja była optymalna, no to te dobra klubowe powinny być oferowane za darmo, a nie na zasadach rynkowych, więc wydaje się, że coś podejrzanego zawiera się wręcz w tej definicji dóbr klubowych, bo wydaje się, że tutaj mamy do czynienia z dobrami, które jak najbardziej mają wartość ekonomiczną, a mimo to są niby sztucznie rzadkie, czyli teoretycznie mogłyby nie być rzadkie, mogłyby być dostępne w rajskiej obfitości, no ale wtedy czy to byłyby dobra? Czy one w ogóle by spełniały definicję dóbr ekonomicznych? Więc widzimy, że znowu, albo ktoś wykazał jakiś paradoks, jeśli chodzi o podstawy teorii wartości, albo ktoś tutaj próbuje jakieś sztuczki logiczno-semantyczne uprawiać. Więc jak to jest z tymi dobrami klubowymi? Czy one rzeczywiście są nierywalizacyjne, a tym samym teoretycznie no, dające nieograniczoną satysfakcję dla dowolnie wielkiej liczby konsumentów? Więc tutaj należałoby kilka kwestii podnieść. Po pierwsze, znowu, jeśli ściśle trzymamy się w sposób konsekwentny subiektywistycznej teorii wartości, jeśli pamiętamy, że o wartości dobra nie decydują jego cechy fizyczne, tylko to, w jaki sposób one wchodzą w relacje z subiektywnymi skalami preferencji indywidualnych konsumentów, no to widzimy, że ściśle rozumiana nierywalizacyjność jest niemożliwe do pogodzenia z tak rozumianą subiektywistyczną teorią wartości, bo przecież znowu wracając do tego przykładu sali kinowej, no wcale nie musi być tak, że jeśli ja jestem jedynym widzem na sali kinowej i wejdzie na tą salę kinową ktoś inny, to nic się nie zmienia, jeśli chodzi o moją możliwość, czy mój potencjał cieszenia się wartością estetyczną czy rozrywkową płynącą z oglądania filmu. Nie, no pojawienie, jak najbardziej ktoś by mógł zasugerować, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją rywalizacyjną. Może być tak, że ten drugi widz wierci się, szeleści papierkami, czyli generuje jakieś negatywne efekty zewnętrzne, generuje jakieś dźwięki, które dla mnie są nieprzyjemne i przeszkadzają mi w odbiorze filmu. Albo nawet jeśli byśmy założyli, że żadnych fizycznych tego rodzaju niedogodności ten drugi widz nie generuje, to znowu możemy założyć, że ja na przykład jestem snobem, że dopłaciłem do biletu VIP-owskiego i napawam się dzięki temu możliwością bycia na tej sali samemu, tak? Więc jak się drugi widz pojawi, to już ujmuje, albo niekoniecznie snobem, tylko jakimś mizantropem, powiedzmy, kimś, kto po prostu samotnikiem, odludkiem, kimś, kto chce sam na sam z tym filmem być, no to wtedy nawet jak się kolejni widzowie zaczną na sali pojawiać, choćby tych widzów było cały czas mało, choćbyśmy byli rozsiedzeni stosunkowo szeroko i sobie nie przeszkadzali żadnym tam wierceniem się czy czymś takim, to mimo wszystko rezultat finalny może być taki, że spada moja subiektywna satysfakcja związana z oglądaniem tego filmu, więc no tutaj wcale nie musi być. To pojęcie nierywalizacyjności zdaje się no jakoś tak sztucznie obiektywizować to, czym jest satysfakcja konsumencka, a to z kolei to nie wykazuje żadnego paradoksu w teorii wartości, tylko idzie pod prąd podstawowym założeniom teorii wartości co do tego, co stanowi o wartości dóbr konsumenckich, tak? Więc to jest jedna rzecz, o której warto by tu wspomnieć. Druga rzecz to jest to, że nawet jeśli byśmy założyli na potrzeby argumentu, że nie na poziomie psychologicznym żadne ubytki wartości nie występują w takiej sytuacji, gdy na sali pojawiają się kolejni widzowie,
to mimo wszystko na poziomie czysto już fizycznym, czyli takim obiektywizowalnym, musimy mieć świadomość, że każde dobro klubowe podlega w ostatecznym rachunku efektowi zatłoczenia, czyli w pewnym momencie, jak się zbyt wielu widzów pojawi na tej sali, no to już na poziomie czysto fizycznym zaczną się pojawiać ograniczenia w zakresie cieszenia się możliwością oglądania filmu, albo droga, tak? Drogi nawet się czasem podaje jako przykłady dóbr klubowych, no czy to znowu w pewnych zakresach. To, że jedna osoba czy jeden samochód korzysta z drogi, nie ogranicza możliwości transportowych czy logistycznych innych samochodów czy innych osób, które korzystają z tej drogi. Ale jak mówię, to z tym mamy do czynienia jedynie w pewnym zakresie. Natomiast po przekroczeniu pewnego punktu krytycznego pojawi się ten efekt zatłoczenia i nie będzie już można albo z tego dobra w ogóle korzystać, bo jak sala kinowa będzie wypchana po brzegi, to już nikt na nią nie wejdzie. Albo przynajmniej będzie można z niej korzystać w sposób bardzo ograniczony, no bo jak wszystkie na przykład miejsca na sali kinowej w rzędach będą pozajmowane, a jedynie ktoś będzie tam mógł ewentualnie z boku stanąć, czyli tak łypiąc okiem i jeszcze cały czas na stojąco oglądając ten film, no to też jego satysfakcja znacznie spadnie, czyli musimy pamiętać, że nawet jeśli byśmy na potrzeby argumentu mieli założyć, że tak zwane dobra klubowe istnieją, w tym sensie, że istnieje nierywalizacyjna konsumpcja w pewnych zakresach, no to musimy mieć świadomość, że ta nierywalizacyjna konsumpcja ma dosyć ścisłe i to już nie tylko subiektywnie, ale fizycznie zdefiniowane granice takie zakresowe. Więc to jest kolejna uwaga, którą tutaj należy mieć, o której należy pamiętać. A po trzecie, no, musimy być świadomi, że możliwość korzystania z dóbr konsumpcyjnych czy usług o charakterze konsumpcyjnym zawsze wymaga istnienia jakiejś infrastruktury kapitałowej. No, żeby ta sala kinowa mogła funkcjonować, no to trzeba jakoś tam konserwować od czasu do czasu, czy wymieniać te fotele, musi być ekran, projektor, jakieś kompetentne osoby obsługujące ten projektor, bileterzy, tak? Czyli jakiś w cudzysłowie kapitał ludzki do konserwowania i tak dalej, i tak dalej. A te wszystkie dobra kapitałowe są jak najbardziej rywalizacyjne. Jeśli wykorzystujemy projektor tutaj, to nie wykorzystamy go gdzieś indziej. Jeśli tutaj postawimy ekran, to go nie postawimy gdzie indziej. Jeśli kogoś zatrudnimy jako biletera, to go nie zatrudnimy na przykład jako roznosiciela ulotek, czy jako sprzątacza. Więc odnośne dobra kapitałowe są jak najbardziej rywalizacyjne i w związku z tym bardzo istotne jest to, żeby nawet te tak zwane dobra klubowe, które załóżmy w pewnych zakresach mogą być nierywalizacyjnie konsumowane, żeby one jak najbardziej były podległe obrotowi rynkowemu, żeby jak najbardziej one były też podległe systemowi wolnej przedsiębiorczości, żeby one też jak najbardziej były podległe rachunkowi ekonomicznemu, bo tego się domaga racjonalna wycena tych odnośnych dóbr kapitałowych. Tak ktoś by mógł powiedzieć, z tym efektem zatłoczenia my sobie możemy tak czy inaczej poradzić. No cóż prostszego? No trzeba rozbudować po prostu tą salę kinową, to efekt zatłoczenia zniknie. No to znowu oczywiście w pewnym zakresie zniknie, ale nie zostanie on wtedy wyeliminowany zupełnie, tylko ten próg, powyżej którego się zatłoczenie pojawia, zostanie lekko przesunięty i w tym momencie my się możemy w nieskończoność bawić w kotka i myszkę i mówić, że żeby możliwość oglądania filmów była dostępna dla każdego, to będziemy rozbudowywać tą salę kinową w nieskończoność i w końcu powstanie gigantyczna sala kinowa, gdzie się znajduje 8 miliardów miejsc. No oczywiście to teoretycznie ktoś może takie wizje snuć, ale pytanie brzmi, czy to jest ekonomicznie opłacalne, to znaczy czy to jest opłacalne z punktu widzenia tego ostatecznego kryterium, jakim jest suwerenność konsumencka. Czy może lepiej te materiały, te dobra kapitałowe, które trzeba by wykorzystać, trzeba by zaangażować, żeby taką gigantyczną salę kinową stworzyć, czy nie lepiej ich zaangażować gdzieś indziej, czy nie lepiej je zaangażować do tworzenia na przykład budynków biurowych, czy supermarketów, czy czegoś jeszcze innego. A żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, no to oczywiście, to Państwo doskonale wiedzą z wykładów poświęconych wycenie, kalkulacji i tak dalej, i tak dalej, to do tego trzeba rachunku ekonomicznego i do tego trzeba swobodnej, przedsiębiorczej konkurencji o czynniki produkcji. Więc jako, że te dobra kapitałowe są jak najbardziej rywalizacyjne,
to w gruncie rzeczy to twierdzenie, że dobra klubowe powinny być dostępne nieodpłatnie, bo rzekomo są sztucznie rzadkie, no to jest niemądre gadanie, które nie dostrzega esencji tego, czym jest rzadkość dóbr, zwłaszcza rzadkość dóbr kapitałowych, tak? Bo z rzadkości dóbr kapitałowych wynika rzadkość dóbr konsumpcyjnych. To z tego wynika to, że nie żyjemy w ogrodzie rajskim i właśnie dzięki systemowi wolnej przedsiębiorczości, dzięki systemowi rachunku ekonomicznego, dzięki temu intelektualnemu podziałowi pracy i dzięki swobodnie kształtującemu się systemowi cenowemu wiemy, w którym kierunku na bieżąco te rzadkie dobra kapitałowe przesuwać. I wcale niekoniecznie nie musi być tak, że zawsze należy je przesuwać w kierunku tworzenia tych dóbr, które przynajmniej w pewnych zakresach są nierywalizacyjne. To, czy sale kinowe, czy drogi, czy fale radiowe, są ważniejsze na przykład niż właśnie supermarkety, czy dajmy na to gabinety lekarskie, to na to pytanie nikt z góry nie jest w stanie odpowiedzieć. Na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć tylko proces rynkowy. Także tyle może, jeśli chodzi o te dobra klubowe. I to jest już ostatni wątek, który chciałem podnieść. Także dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zadawania.